Przemoc jest zjawiskiem wysoce nagannym i to niezależnie od tego, jakiego jest rodzaju i kto jest jej ofiarą. Jednak przemoc wobec dzieci po prostu budzi odrazę. Tymczasem dorośli dość często sięgają po tego rodzaju środki. Niemal 1900 suwalskich uczniów wypełniło ankietę mającą na celu zdiagnozowanie zagrożeń. 56% uczniów wskazało, że ich rodzice nie stosują żadnych kar, ale 1/3 badanych wskazała na różnego rodzaju zakazy. Co ósmy uczeń wskazał, że rodzice wywierają na niego nacisk emocjonalny poprzez obrażanie się. Co 14 dziecko jest poniżane lub szantażowane przez rodziców. Po groźby sięga 4% rodziców, a kolejne 4% za środek wychowawczy uważa popychanie, szarpanie czy bicie. Takie godne potępienia wzorce przekazujemy naszym dzieciom, a te często przenoszą je na grunt szkoły. Uderzenie rówieśnika w twarz czy rzucenie krzesłem w kolegę w szkole do rzadkości nie należy, mówił Dawid Droździkowski z Centrum Działań Profilaktycznych. Chcę powiedzieć, że te dzieci skądś się uczą, tak? Zachowań przemocowych i najczęściej się oczywiście uczą w domu, ale w szkole też się uczą. I to nie tylko od rówieśników. Jak wskazują wyniki ankiety, ofiarą młodych sprawców przemocy często również padają nauczyciele. Mamy też, zadaliśmy takie dodatkowe pytania o agresję uczniów w stosunku do nauczycieli i z reguły są wskazania na 2-3 nauczycieli, którzy średnio w danej szkole mogą, czy padają ofiarą tego typu zachowań. Jeszcze nie pytaliśmy o zachowania agresywne rodziców wobec nauczycieli, ale po tym wszystkim to chyba trzeba będzie zaktualizować. Jest taki znany obrazek, Państwo może kojarzycie, rok 84 i 2014 porównanie, jedynka w dzienniku i rodzic ciągnący ucznia za ucho i pokazujący tą jedynkę, co to jest. W 2014 roku ciągnie nauczyciela. Aż 63% suwalskich nauczycieli zna przypadki agresywnego zachowania ucznia wobec dydaktyka. Być może z takich doświadczeń wynika to, że zdaniem 20% belfrów elementy przemocy fizycznej, zastraszanie lub surowe traktowanie są dopuszczalnymi metodami wychowawczymi. Ankieta pozwoliła również zbadać, w jaki sposób dzieci próbują się bronić przed zachowaniami agresywnymi. Zaledwie 14% o pomoc poprosiłoby nauczyciela albo psychologa lub pedagoga szkolnego. O pomoc kolegów poprosiłby co trzeci uczeń, a do rodziców problem zgłosiłoby zaledwie 40% dzieci i młodzieży. Czy świadczy to o kryzysie zaufania w domu? Myślę, że jest to związane z modelem też rodziny. Ja także nadzoruję pracę Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i co jakiś czas z panem prezydentem analizujemy, jak wygląda sytuacja, jak wygląda rodzina współczesna, a jak wyglądała 10, 20, 30 lat temu. O tym też dzisiaj pan tutaj przedstawiając diagnozę mówił. Często, kiedy w tych rodzinach może dochodzić do rozpadu, do różnych wewnętrznych tragedii, kiedy może jest więcej konfliktów. Czasy też są inne niż przed wielu laty. Są bardzo nerwowe, w większym stresie żyjemy, nie dosypiamy, dużo pracujemy i w związku z tym to też myślę, że jest jednym z ważnych czynników, nie jedynym, ale ważnym, który powoduje, że młody człowiek, kiedy nie widzi na co dzień tego rodzica, kiedy z nim nie rozmawia o swoich problemach na co dzień, kiedy nie ma go, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, na otarcie łez, to trudno wymagać, żeby potem rodzic był tą pierwszą opoką, do której młody człowiek podejdzie i powie: mamo, tato, pomóż, albo czy to jest dobre, czy to jest złe.